Witam serdecznie. Dzisiaj, znaczy wczoraj w sumie dotarły przesyłeczki. Jeszcze wczoraj docierały. Dzięki wielkie dla widzów. Słuchajcie, Mikrotika router z taką podstawką. Ten routerek będzie stał no, na głównym łączu, że tak powiem, z Netii. Będziemy dzisiaj cokolwiek konfigurować. Z tym routerkiem jeszcze na razie dzisiaj się wstrzymam. Dzisiaj drugi taki sam routerek, znaczy trochę inny, model niższy, ale za to z wyświetlaczem. Dotarł dzisiaj do mnie od Studiego, słuchajcie, i dzisiaj zajmiemy właśnie się tym Mikrotikiem. Zaskoczyliście mnie trochę, bo nic do tej pory nie wiedziałem, dopóki już nie, praktycznie w ten dzień, który dotarł ten router Mikrotika, dotarła do mnie wiadomość, żeście się zrzucili na ten router. Także dzięki wielkie, serdecznie, że tak powiem, pozdrawiam wszystkich tych składkowiczów, którzy nawet nie wiem jaka cena, nie przyszedł rachunek, nic nie przyszło. Jest zasilacz, jest kabel, są jakieś tutaj kołeczki, żeby zamontować, ale to nie na tym będziemy montować, bo tu jeszcze doszło, oprócz tego routera, doszedł jeszcze tak, no, torksik, fajny, z dziurką, z gwiazdką, czyli wszystkie śrubki potrzebne do montażu na ścianie. I ja to sobie na ścianie w domu zamontuję. Zobaczcie, mamy miejsce na włożenie modemu do światełka. 5 sztuk POE zasilanych, czyli setek, i 5 sztuk 1-gigowych Ethernetów. Do tego z tyłu mamy tutaj WAN. Znaczy, to jest do podłączenia konsoli akurat z tyłu. To wszystko się wkłada w takie, to się wiesza na ścianie. Cyk, i to powinno siedzieć w tym. Wtyczki wszystkie będą tutaj zabezpieczone, bo tutaj mamy miejsce na wtyki, nie? No, piękny sprzęcik, także zobaczymy jak to będzie pracować, metalowa obudowa. Pomyśleliście też i o sobie, słuchajcie, bo dzięki temu routerowi będzie szybciej nasza strona, nasz serwer będzie pracował. Już od lutego. Od lutego zmienia się, że tak powiem, transfer. Przynajmniej ma się zmienić, także zrobimy sobie odcinek z tego routera. Razem będziemy konfigurować może ze studii, bo nie wiem, czy sobie poradzę. Ja sobie dzisiaj poprzypominam, jak to się konfigurowało kiedyś, bo miałem tych Mikrotików, miałem w sumie, znaczy nie takich, miałem routerboardy i na bazach. Jako serwer był też Mikrotik postawiony, jako router główny, był zdublowany i z cache'em na drugiej maszynie, nie? Czyli cache'owało mi ruch z internetu i w sumie ich miałem, żeby nie skłamać, 37 w sieci chyba, jakoś tak, 37 Mikrotików. Nie wiem, czy cokolwiek mi zostało w pamięci z tamtych lat, bo to był 2000 rocznik. Zacząłem zakładać się, bawić w Mikrotika w 2000 roku. To było 2.11 wersja Mikrotika. Później była 2.17, później było 3.16 i bodajże na wersji 3.69 zakończyłem, że tak powiem, cokolwiek robienia z Mikrotikiem.
Odkładamy ten router w studii. Będziesz miał chwilkę, będziemy konfigurować je pod łącze zewnętrzne. Ten mikrotik, nie? Dobra. A dzisiaj spróbujemy sobie przypomnieć, jak ustawić. Tu ma być bezbarwny switch, czyli bridge, między wszystkimi portami. I oprócz tego Wi-Fi tutaj na te pomieszczenie. On będzie tutaj stał, jako switch i jako dodatkowe Wi-Fi. Porty jednogigowe, porty setki, tak jak w tamtym, światełko. Światełka dzisiaj nie wykorzystujemy, bo tutaj nie mam światełka. Ale dobra, zabieramy się do, że tak powiem, do pracy. Co nam będzie? Ja już tutaj mam, słuchajcie, kabelek przygotowany do swojej sieci. Tutaj sobie go wepnę, obojętnie w którym. W gigówkę wpiąłem. W pierwszą gigówkę, czyli w port 6 Ethernet 6. Nieważne. I co nam będzie potrzebne? Przełączmy się sobie na ten drugi komputer. Słuchajcie, tutaj mam gdzieś... O, już jestem. Konsolę Winboxa. Jeśli nie wiemy, skąd pobrać, to nawet ze strony Mikrotika możemy pobrać. Sobie tutaj wyszukajmy ten router. Ja już go tutaj siedziałem, konfigurowałem, ale zaraz resetujemy. No i tutaj są te dwa, które mam w tej chwili u mnie tu na serwisie i jeden mam w domu. To jest most. Tego nie ruszamy. I tutaj mamy Mikrotika, który ten. Ja tu sobie tutaj wklepałem adres, ale niepotrzebnie. On nie ma teraz żadnych haseł, także robimy connect i wchodzimy. Najpierw co zrobimy, to reset wszystkiego, a jeszcze przed resetem konfigurację, która w nim była, musimy sobie zapisać. Czyli zapisujemy sobie tak. File, backup, kurczę, ale numer. Robimy tak, files i tutaj sobie zrobimy backup, name, tutaj sobie napiszemy STUD1, bo nie wiem, czy on nie będzie sobie hasła, nie wklepujemy, robimy backup. OK, mamy tutaj zapisane w plikach backup STUD1, czyli mamy dotychczasową konfigurację. Możemy sobie przywrócić od razu do konfigurację z tego poziomu files. Dobra, to robimy reset całości. Wszystko od podstaw, tak jak fabryka dała. System. To chyba było tutaj. Reset konfiguracja. I teraz tak, co chcemy z tym zrobić? Przywrócić backupy, czy bez robimy default konfiguracja i nic więcej. Tutaj nie wklepujemy żadnego backupa, nie? Bo tutaj mamy te nasze backupy, które przed chwileczką żeśmy zrobili. I reset. I jest. I poszło wszystko. I się zresetował. Tutaj. O, widać nawet. Piknął. Disconnect. Ha, rozłączyło. No, musiało rozłączyć. No i teraz go szukamy sobie w konsolce. Jak widzicie, to wszystko zdalnie za pomocą Winboxa można robić. Weź to. O status, tutaj napisało, że user admin, hasła nie ma. Na wyświetlaczu napisał nawet. Dobra, to teraz tak, wyszukaliśmy, zobaczcie, nie ma tu nic, ani adresów, ani nic na nim. Tu mi wyszukuje wszystkie w sieci, bo ja go podpiąłem sobie do swojej sieci, nie? Nic nie ma, robimy connect. No i teraz się jazda zaczyna, słuchajcie. Chcemy zrobić przezroczysty switch z niego i do tego dorzucić no jakiś Wi-Fi, żebym tutaj mógł sobie na przykład z wami pogadać na Zello za pomocą Wi-Fi. Przy okazji sobie przetestujemy, słuchajcie, czy to działa. Bezbarwnie. Czyli tak, wchodzimy sobie w interfejsy, mamy wszystkie interfejsy, które są możliwe. Na przykład światełko możemy sobie wygasić, bo tutaj światła nie używamy. WLAN-a podnieść. I mamy wszystkie 10 portów, słuchajcie, podłączony jesteśmy, o właśnie, tu mamy ruch do 6 portu. I co konfigurujemy? Przede wszystkim nadajemy mu nazwę. Czyli to będzie nazwa, będzie garaż, albo serwis, albo coś tam. I nadajemy mu hasło dostępu.
i musimy mu na początku nadać, bo on jest pusty w tej chwili, czysty, nadać adres, pod którym on będzie widoczny w sieci lokalnej i tylko w lokalnej, nigdzie więcej, żeby z zewnątrz nikt nie mógł się dostać. Czyli robimy tak, od czego zaczynamy na początku? Na początku zaczynamy IP adres i dodajemy bridge'a. Sorry, źle, bo nie możemy dodać adresu, bo jeśli nie mamy bridge'a, bo chciałem adres dodać do bridge'a, czyli robimy tak, bridge, new PLS, kurczę, nie to nacisnąłem, bridge, dodaj, bridge 1, tutaj nic nie zmieniamy, sobie dodajemy, nic, tylko dodaj bridge 1, ok, mamy bridge. Tu musimy sobie dopisać wszystkie porty, które chcemy, żeby one były do tego bridge'a podpięte. To już od razu zrobimy regułkę bridge'a. Dobra. Tutaj dwójeczki nie, czyli wchodzimy sobie w port, dodajemy i po kolei WLAN 1 do bridge'a. Tu wszystko oprócz ostatniego i tu reszta zakładek nie interesuje. I mamy WLANa, słuchajcie, mamy WLANa dodanego. No i to teraz dodajemy sobie Ethernet 1 Apli. Można to zrobić, ja to szybciej kiedyś robiłem, pamiętam, i to robiłem... kurczę, widzicie, jak to wszystko wylatuje z pamięci. Robiłem za pomocą... Znaczy nie, tutaj są logi. Nie logu, a za pomocą jednej regułki, która mi przypisywała wszystko. Bridge 1, WLAN 2 teraz dodajemy, Ethernet 2 znaczy, Apli. Ethernet 3, Apli. Aha, musimy wejść z tego. Dodaj 10, ostatni, chociaż może nie być używany. Ok. Słuchajcie, mamy 10 portów dodanych do bridge'a plus WLAN. WLAN jako pierwszy mamy dodany do bridge'a. I teraz tak, czyli już on pracuje nam jako switch. Już tutaj wszędzie mamy wejścia, wyjścia, jest switch, zarządzalny oczywiście. Interfejs. Zobaczcie, na ruchu na szóstce mamy ruch, nie? Kolejnym krokiem dodajemy adres do tego bridge'a, czyli bo tutaj sobie wszystko spięliśmy w jedność, czyli w bridge, czyli adres, IP adres, adres. I dodajemy sobie adres zewnętrzny, który będzie widoczny w sieci, w podsieci. Ja tutaj mam akurat drugą podsieć w ogóle do mikrotików zastosowaną, czyli ona mi nie przeszkadza, ich nie widać w sieci lokalnej, chyba że ktoś zmieni sobie na podsieć, nie? Nie wiem, czy podawać wam te numery. Ja podam tutaj, tymczasowo skonfiguruję, potem wszystko sobie pozmieniam. 192, 168, adres bridge'a dodajemy. 168, tu była podsieć 3 i 250 to będzie. Teraz tak, network. Wpisujemy pod sieć 192.168.3.0, o ile dobrze pamiętam, no i to będzie adres bridge'a. Każdego innego interfejsu na wyjściu możemy przypisać sobie adres, pod którym on będzie widoczny, ale robimy to wszystko już przed chwileczką, żeśmy wklepali w bridge'a i po co? I mamy dostęp, słuchajcie, na adresie 250, już mamy
Zaraz to sprawdzimy, czy to działa. Winbox, wyszukaj. Oczywiście, patrzcie, jest 250. Connecting. Dodamy sobie teraz hasło. To jest password. Dodamy sobie teraz hasło do całości mikrotika, który będzie się wyświetlać na tym wyświetlaczu. Stare pasło nie ma, nowe pasło sobie wklepiemy. OK. Powtórzymy. Zmień. Powinien go rozpiąć teraz. Zobaczymy. Zobaczymy, czy bez hasła w tej chwili pójdzie. Nie ma. A, już nie mamy dostępu. Słuchajcie, musimy klepnąć hasło. Czyli tak, wyszukujemy go sobie. 250 jest nazwa MikroTik. I hasło. OK. No to teraz sobie zapiszemy go sobie do konsolki. Save. Ale zobaczymy, czy to tak jest. To. OK. Mamy już hasło. To teraz jeszcze nazwę, nie? Dobra, to było tak. System. System. Konsole, nie. Identyfikacja. Tak jest. Znalazłem. I sobie tutaj napiszemy GRAGE. O tak, bez polskich znaków. Apply. OK. No i teraz dobra, wychodzimy, sprawdzamy, czy go faktycznie tak wyszukuje. Tak jest. Słuchajcie, mamy identyfikator już. Save. To zaraz to pousuwamy. OK. Wchodzimy sobie w niego. Dobra. No to teraz trzeba by było ustawić Wi-Fi, nie? Czyli wireless. Mamy podniesionego Atherosa. To co w nim siedzi. Wireless. I teraz tak. Ustawiamy AP Bridge, bo to nie ma być Access Point Client, tylko jako nadajnik, no jako zwykły AP. Ustawiamy sobie BGN, czyli wszystkie. Ustawiamy sobie tutaj 2040C bez tych X-ów. A nie, zrobimy z X-ami. Częstotliwość pracy, słuchajcie, na jakim to ma być? Automatycznie, jak będą szumy się pojawiać większe, to przełączy sobie i rozłączy na Wi-Fi tutaj, ale to w środku, w pomieszczeniu, tymczasowo, że tak powiem, SID. SID może być GRAGE. Tylko z dużych sobie zrobimy. GRAGE. Dobra. Frequency mode. Manual TX nie. Wszystko według domeny. Sam sobie dopasuje. Tutaj możemy sobie zmienić na polskie, ale to wtedy nie będziemy mieli country. Czyli nie będziemy mieli wszystkich 13 bodajże na 2,4 giga, bo 2 giga ustawiliśmy BGN. 13 kanałów. Tutaj są w różnych krajach różne częstotliwości są przydzielane, nie? Także tutaj już pomyśleli. Włoteski program. Tutaj to wszystko zostawiamy i apply. OK. I teraz słuchajcie, jest taki moduł. Do tej pory sprawdzimy sobie tylko, czy wykrywa nam Wi-Fi na urządzeniu mobilnym, ale do tego Wi-Fi tak się teraz jeszcze nie dostaniemy, ponieważ jest profil Security Default, czyli nie ma. Jest GRAGE, trwa włączenie. Jeśli to jest bezbarwny, no to router z domu mi przydzieli do niego adres. Słuchajcie, połączyło, ale nie jesteśmy zabezpieczeni. To zobaczymy, czy ten internet już chodzi. Piracz. Nasza stronka. Działa. Słuchajcie. Działa.
działa, nawet film działa. Dobra, ale tak nie może zostać, słuchajcie, bo to kurde każdy się podepnie i każdy ma... Co... O, już się tutaj ruch powstał, także już przełączam, momencik. Zakładka wireless, tak, wireless po polsku. Jesteśmy w Polsce, mówimy po polsku. Zarejestrowało nam tego tableta, słuchajcie, już. Zobaczymy, czy ARP, IP, ARP nam dodał, bo możemy sobie dodać po Macu, ale w ten sposób nie będziemy zabezpieczać sobie Wi-Fi, tylko zrobimy sobie Security Profiles. Profile. Jak to się, kurde, dobra. Mało ważne. Jak napisali, tak czytam. Wychodzimy, wyłączamy default, znaczy dodajemy sobie drugą. Profil pierwszy na przykład będzie, jak go nazwać ten profil? A, niech zostanie profil 1. Tutaj robimy tak, dwa ptaszki VPA, VPA 2 PSK, tutaj reszty nie zabezpieczamy, bo nie potrzebujemy. Tutaj sobie zaznaczamy i 8 znaków minimum lub 10. To zależy jaki sobie kod. Możemy sobie radiusem login, hasło zabezpieczyć te Wi-Fi, czyli musimy mieć login i hasło, żeby dostać się do Wi-Fi, nie? Dobrze, no to w takim razie nie będziemy tak zabezpieczać, tylko VP2, no VPA2 PSK, może być. Wpisujemy hasło. O, już możemy 8 znaków zostawić. Apli. Ok, defaulta teraz możemy usunąć. Czy nie możemy? Czemu go nie możemy usunąć? Wchodzimy w default, bo nie zostawimy go, bo on w tej chwili będzie nam łączył. I tutaj tak. Statystyk, nie, dynamikę, przydziel dynamiczny. Teraz właśnie, jeszcze tutaj, w tej zakładce, tej co żeśmy to zrobili, dynamikę ma być, nie? Czyli dynamicznie pobieraj adres, wysyłaj adres. Zapytanie o login. Dynamikę i w defaulcie tak samo zrobimy, słuchajcie, żeby nie było, że potem ktoś sobie wejdzie przez ten profil, nie? Powinno być. OK. I zobaczcie, zmieniłem konfigurację i teraz będę mógł całkowicie chyba go usunąć. Tu mi kliknął tablet, że sieć jest dostępna, ale zabezpieczona, tak? No, sieć jest zabezpieczona, słuchajcie, wchodzimy. Siła sygnału, no nie dziwne, że doskonała. 30 cm od antenki, ale musimy sobie tutaj wklepać teraz hasło. Uzyskanie adresu IP. OK, połączono. Słuchajcie, sprawdzimy, czy działa internet. Piracz.pl, proszę bardzo. Działa forum. Działa. O, trochę doszło posłów. No dobra, słuchajcie, internet działa, to działa, wszystko działa. Dobra, to by było na tyle, słuchajcie. Routerek. No już pracuje jako switch i jako access point zabezpieczony hasłem. A jeszcze trzeba by było zobaczyć po sieci lokalnej. Dobra. Zróbmy to sobie w ten sposób. Wejdźmy sobie jeszcze tutaj w przeglądarkę. Przeglądarkę. 192. 168.3.250 to był nasz router. No, nie wykryję, dopóki adresu nie zmienię w karcie sieciowej. Przydzielono 1254 właściwości
168.3.3. No jakiś tam adres, na przykład 10. Maskę samo znajdzie, dobra. Więcej nam nie trzeba. Aha, to teraz się rozbił mi ten podgląd. Nie macie podglądu, słuchajcie, na to co robię, bo zmieniłem podsieć, ajajaj. A podgląd z tego komputera na stream leciał do drugiego komputera po sieci. No, ale tutaj wejdzie. Czekajcie, może tak będzie coś widać. O. Puśćmy pinga. Czyli słuchajcie, jest to zabezpieczone. Nie no, trzeba wyciągać instrukcję od nowego, od wersji mikrofika, od tej wersji routera. Od softu, który w nim siedzi, nie od wersji routera. Ping nie idzie, słuchajcie, czyli nie mamy 3250, nie mamy. Dobra, to zmieniamy z powrotem pod sieć. No, tutaj mieliśmy dobrze, słuchajcie. No. Klikniemy sobie adres automatu, zobaczymy, czy DHCP tutaj przydzieli. Dobra, pasuje. Zobaczymy, czy stronka działa jakakolwiek, czy internet tutaj pracuje, działa. Wszystko działa. Dobra, to by było na tyle. Dosyć rzeźbienia. Przypomniało mi się troszkę, ale to jeszcze wiecie, ile to ma możliwości. Jak kiedyś pamiętam, żeby to rozczaić, to się uczyłem dobry rok, żeby rozczaić ogólnie mikrotika. Mało tego, nie było takich urządzeń. Urządzenia były tego typu, że się stawiało tego mikrofika, bo to był soft włoteski z bodajże krak był na dyskietce 3,5 cala pierwsze wersje się ściągało mikrotika, się wygrywało to na zwykły dysk, na zwykłego peceta się wstawiało w peceta 4 lany jakieś tam wifi ewentualnie, nie robiłem tego wifi, pamiętam. Jedną stację miałem taką złożoną na MMX266, słuchajcie, i mikrotik działał. Dobra, dosyć tego kurde gadania. Pozdrawiam, do następnych odcinków. Jak studii będzie, się odezwie, on dużo szybciej to zrobi. Nie, ja żartuję. Nie chcę go wykorzystywać, słuchajcie, no ale to tak... I tak wielkie dzięki, wielkie, że tak powiem, podziękowania. Ja się postaram o szybsze łącze od 1 lutego. Serwer ogarniemy. Może się uda ogarnąć już te filmy na naszej stronie, czyli po prostu cały YouTube przeniesiemy na serwer. Pozdrawiam. Przynajmniej mój kanał, nie cały YouTube.